Robert, twoja odwaga wynika z tego, że wywodzisz się z rolniczej solidarności. Podoba mi się to, że stajesz do rozmowy twarzą w twarz z rolnikami, podejmujesz polemikę i niełatwe zagadnienia. Czy to jakoś przekłada się na twoje decyzje? Bardzo lubię te rozmowy, chociaż z rolnikami, chociaż czasami są trudne. To nie są łatwe rozmowy. Rolnik chce się pożalić, rolnik chce powiedzieć o swoich problemach. Rolnik czasami są i emocje w takich rozmowach. To przecież jest normalne, szczególnie w takim momencie, gdy jest trudno z czymś. Jakby sprawa malin czy sprawa zboża. To były to trudne rozmowy, ale te rozmowy to są dla mnie osobiście taką skarbnicą wiedzy. Tu się człowiek dowiaduje to, co jest najbardziej potrzebne. W każdej branży, bo każda branża to jest co innego. Każda branża ma inne problemy. Tutaj mieliśmy plantatorów owoców, ale mieliśmy również plantatorów tytoniu na tym spotkaniu i każda z tych branż jest całkowicie inna i inne problemy. Te spotkania są bardzo ważne. Ja naprawdę ich lubię, mimo że są czasami trudne, to ich lubię, bo wiem, że one są ważne też i dla mnie, ale i ważne dla przyszłości. Ja się bardzo mocno wsłuchuję zawsze w to, co mówią rolnicy i na bazie tego też podejmuję pewne decyzje. No, przykładem tego jest taka bardzo szybka decyzja, kiedy pojechałem wczoraj na spotkanie, przedwczoraj na spotkanie z rolnikami rawskimi i skierniewickimi w tych dwóch powiatach. Tam są ogrodnicy i oni mówią, no panie ministrze, odszkodowania dla tych powyżej 70% szkód, a co z tymi, którzy mają 60 parę procent? I ja się zastanawiam, no mają rację. Mimo, że rozporządzenie już jest gotowe, bo to było rozporządzenie wcześniej, ja tylko do tego rozporządzenia dopisałem pewne rzeczy i znalazłem środki, to teraz zmienimy szybko rozporządzenie, dołożymy, musimy mieć zgodę też Unii Europejskiej na zmianę, ale to myślę, że nie powinno być problemu pomożemy tym rolnikom, którzy mają straty ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, również do między 50 a 70%. Tym rolnikom też trzeba pomóc.